Witam serdecznie. Dzisiejszym gościem akademickiego kwadransa przedsiębiorczości jest pan dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii Przedsiębiorczości Lubelskiego Ratusza, pełnomocnik prezydenta do spraw specjalnej strefy ekonomicznej, prezes zarządu Fundacji Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa, ekspert w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego. Witam po raz kolejny. Dzień dobry, witam, witam serdecznie. Panie dyrektorze. Wielu gości, którzy, z którymi rozmawiałam, mówili, że Lublin jest dobrym miastem do studiowania, ale czy do, Lublin jest dobrym miastem do życia, czyli czy do pozostania po studiach? No odpowiedź na takie pytanie jest trudna, dlatego że jak popatrzymy na statystyki, rankingi i różnego rodzaju opracowania, Lublin wygrywa większość rankingów w Polsce, jeśli chodzi o jakość życia. Przy czym jakość życia jest definiowana bardzo szeroko. To jest kwestia jakości rozumianej jako kompaktowość miasta, dostęp do kultury, dostęp do usług wyższego rzędu, to jest też kwestia możliwości samorealizacji no i wielu, wielu rzeczy. Zieleni, tak? Jakby urody miasta. Natomiast no jest jeszcze ta kwestia prac, rynku pracy, więc ja bym rozdzielił te kwestie, bo no, tak jak powiedziałem, w, ranku, w rankingu PWC my jesteśmy na pierwszym miejscu w Polsce, jeśli chodzi o jakość życia. Tak definiowaną. W rankingu Deloitte jesteśmy drudzy bodajże po Gdańsku, po Trójmieście, więc tutaj myślę, że no, aż tak dużo y, nie zrobimy, żeby to jakoś poprawić. Będziemy oczywiście poprawiali to, ale tutaj już jakby pewien moment krytyczny został przekroczony. Natomiast problem w Lublinie jest wciąż y, taki, że y, mamy Dużo problemów z rynkiem pracy, tak, i wydaje mi się, że te ostatnie lata, które były generalnie dobre dla, dla, dla miasta, tak? jeśli chodzi o rozwój, mm, poprawiły sytuację o tyle, że dzisiaj można pracę w Lublinie znaleźć, i praktycznie każdy, kto chce ją znaleźć, to ją znajdzie, czego nie było jeszcze 10 lat temu czy 5 lat temu. Natomiast tutaj chodzi już bardziej o to, o jaka jest jakość tej pracy i Ile I sektor, się i jeszcze, zarabia? I jaki gdzie, sektor? gdzie tak. można, a właśnie gdzie najczęściej można znaleźć pracę w Lublinie? Jakie branże oferują najwięcej miejsc pracy? Już odpowiem pani doktor na to pytanie, tylko jeszcze posłużę się jedną statystyką, bo my robimy też porównania sięgające wstecz. Pod koniec zeszłej dekady, to był 2008-2009 rok, były robione badania, z których wynikało, że z Lublina wyjeżdżało około. 60-70% absolwentów studiów. Mhm. Czyli praktycznie Lub, Lublin tracił ten potencjał tak I, i nie potrafił zatrzymać też ludzi mieszkających w Lublinie. O, tak, jakby... no, no bo to saldo migracji jest ujemne już od paru lat. No tak, ale tutaj nie mhm. mówimy o saldzie migracji mhm. osób, które są tutaj zameldowane. Mówię tutaj bardziej o studentach, studenta. którzy nie zawsze są z Lublina, czy bardzo często mhm. są spoza Lublina. Robiliśmy takie badania w zeszłym roku. Okazuje się, że na 16 tysięcy absolwentów, około 16-17 tysięcy rocznie, w Lublinie zostaje 4,5-5 tysięcy, czyli to się trochę poprawiło. My już nie tracimy tyle, co wcześniej, a wcześniej rzeczywiście tych absolwentów zostało bardzo, bardzo mało, bardzo mało. I ci ludzie zaczynają zostawać, tak? Tylko oczywiście różni się to. Od sektorów, tak? Bo jedne sektory generują więcej miejsc pracy, drugie mniej. Najwięcej miejsc pracy w ostatnich latach wygenerował sektor nowoczesnych usług. To jest IT, to jest outsourcing, to są call centry, to są wszystkie te firmy, które, które zajmują się usługami. Drugim takim progresywnym sektorem był przemysł, a trzecim logistyka. I tutaj te miejsca pracy powstawały. W sektorze informatycznym rocznie powstaje około tysiąca nowych miejsc pracy w Lublinie i to jest taki, no można powiedzieć, czempion, tak? Tutaj mhm. praktycznie każdy, kto chce pracować, pracuje, aczkolwiek znowu nie każdy chce, chce w Lublinie zostać i są też inne motywacje dotyczące wyboru miejsca do życia, tak? Część osób chce do Warszawy spróbować czegoś innego, część osób jedzie od razu do Londynu czy do Stanów, więc, więc tutaj Mamy te, te szerokie możliwości, jakie daje w ogóle sektor informatyczny, ale 90% absolwentów informatyki zostaje w Lublinie. To jest bardzo dobry rezultat. 10 lat temu zostawało 10%. Mm -hmm. Więc to się zupełnie odwróciło. I tu, oczywiście, kwestia wejścia tych nowych firm do, do, do sektora. Drugi sektor to jest, tak jak powiedziałem, przemysł, przy czym to też jest mocno zróżnicowane. No tak. Szybciej się rozwija przemysł y, motoryzacyjny, met metalowy. W sensie kreacji nowych miejsc pracy, hmm. przemysł budowlany od przemysłu chociażby spożywczego, który już jest tutaj ustabilizowany, ugruntowany, ugruntowany tak? i właściwie te zmiany, które tutaj są na rynku pracy wiążą się z automatyzacją i, i z unowocześnianiem procesów produkcyjnych. No i logistyka. Logistyka to jest coś, co będzie rosło w Lublinie. Bo otwieramy się komunikacyjnie i też nowe firmy, które tutaj przychodzą, oddziały, no, zwiększają zatrudnienie. W logistyce ten przyrost też jest widoczny. Mhm. Czy ten lubelski rynek pracy jest otwarty dla. W jakim stopniu jest otwarty dla obcokrajowców? Bo coraz. Większa liczba studentów zagranicznych, również studentów tylko anglojęzycznych przyjeżdża do Lublina na, na studia, i w jakim stopniu rynek jest otwarty dla tych studentów, żeby ich zatrzymać tutaj? Znaczy, tu trzeba podzielić tych studentów na mówiących po polsku i nie mówiących po polsku. Mhm. Jeśli chodzi o Ukraińców czy studentów z Ukrainy, ale także też w pewnym stopniu studentów z Białorusi czy, czy ze Wschodu generalnie, to to sytuacja jest niezła, bo duża część z nich pracuje, może nie w super wyrafinowanych jakby zawodach, tak, ale w handlu, w gastronomii, też w hotelarstwie, więc, więc tutaj mamy bardzo wiele osób, które pracują w Lublinie. Szacuje się, że w Lublinie pracuje, mieszka między 30 a 50 tysięcy Ukraińców, w tym bardzo wiele studentów. Więc mamy tutaj jakby sytuację rozwiązaną. Natomiast problem jest ze studentami, którzy... Mówią wyłącznie po angielsku tak, albo wyłącznie w swoim przyjeżdżają do nas bardzo krajów, tak. no, z bardzo egzotycznych krajów, prawda? Dokładnie ze stu chyba dwóch krajów mhm. mamy dzisiaj studentów. I tu rzeczywiście jest, jest spore wezwanie dla miasta, bo nie jesteśmy Krakowem, jeśli chodzi o chociażby takie centrum outsourcingowe. W Krakowie, przypomnę, pracuje bardzo wielu ekspatów, cudzoziemców, którzy no, nie muszą mówić po polsku, a używają swojego języka narodowego, ojczystego czy angielskiego do tego, żeby obsługiwać w tych właśnie korporacjach, procesy, no w tych językach, tak. W Lublinie takich osób jest no relatywnie niewiele, takich pracowników jest mniej niż 100, więc, więc ten rynek już jest, tak, dla tych osób, które mówią wyłącznie po angielsku w swoim języku ojczystym, natomiast wciąż nie jest to taki rynek jeszcze ukształtowany, ustabilizowany. No i my sobie zdajemy jako miasto sprawę z tego, że jest to wyzwanie. Zaczęliśmy programy intensywnie wdrażanie, właśnie cudzoziemców do, do tego rynku lubelskiego pracy. Badamy firmy, żeby wiedzieć, kto ma potencjał na, na zatrudnienie takich osób. Zresztą to jest w ogóle szersze zagadnienie, żeby też włączyć tych studentów do e, życia miasta mocniej niż do tej pory do kultury, do sportu, do NGO-sów, nie tylko do biznesu żeby ich tutaj zintegrować. Mhm. A jakie są kierunki rozwoju miasta? Bo mówił Pan o kilku tych sektorach, takich, które są. Progresywne takie Progresywne, dzisiaj. tak, Aha. dzisiaj. Na co stawia się strategii rozwoju miasta? Ta Strategia, o której Mówimy, o którą pani pyta, no kończy się za rok, na no tak, facto w tak, 2020 tak. roku. 2013-2020. Tak. No i w tej strategii myśmy postawili na, na przemysł, na, na usługi, na startupy, na przedsiębiorczość, na pozyskiwanie studentów cudzoziemców, na jakość życia, na infrastrukturę, na wiele rzeczy. Ja myślę, że jakby spróbować ocenić tą strategię to była taka strategia, no myślę, szybkiego przywrócenia Lublina do jakby czołówki miast polskich, tak? bo to, to szwankowało w, w naszym mieście ewidentnie przez no, prawie 20 lat tak naprawdę. Dopiero te ostatnie 5-6 lat to jest okres szybkiego rozwoju, więc myśmy musieli dogonić, odrobić zaległości, a jednocześnie w tą strategię zostały wbudowane takie elementy, które nam miały i myślę, że mają pozwolić przegonić pewne miasta. Czyli myśmy mhm. pewne rzeczy zaczęli robić wcześniej niż inni, chociażby cudzoziemcy, chociażby partycypacja, chociażby ta jakość życia i tak dalej. Więc to była ta strategia, która dzisiaj gdzieś powoli się kończy i jest w większości już zrealizowana. Teraz przystępujemy do pracy nad strategią 2030. No i tutaj to wyzwanie jest dużo bardziej, dużo większe niż, niż, niż poprzednio, bo po pierwsze, świat się szybciej zmienia. Po drugie, Lublin osiągnął już pewien etap rozwoju i, i potrzeba szukać nowych impulsów rozwojowych. Po trzecie, zmieniają się też warunki infrastrukturalne. Pamiętajmy, że ten sukces Lublina, który dzisiaj się dokonał, też jeśli chodzi o miejsca pracy. Odbył się w e, okresie, kiedy wciąż byliśmy odcięci komunikacyjnie od Polski, bo de facto do dzisiaj nie mamy dostępu do autostrad, tak? do, do dzisiaj nie mamy szybkiej kolei. Jest lotnisko, które nam pomogło, ale de facto byliśmy odcięci komunikacyjnie. Mimo to udało nam się sporo tutaj film postawić, i teraz tak naprawdę ja myślę, że. że Dobre, tak naprawdę bardzo dobry czas to jest przed Lublinem. To jest kwestia otwarcia się pełnego komunikacyjnego, co nam pozwoli pozyskać nie 60 firm, tak jak w ostatnich 8 latach, ale 200 firm nowych do Lublina i to też będzie zmieniało bardzo szybko rynek pracy. Natomiast jeśli chodzi o priorytety, to na pewno nowoczesne technologie. To jest IT, które dzisiaj się błyskawicznie rozwija i są studenci, i są fajni absolwenci. Na pewno przemysł, na pewno przemysł motoryzacyjny i przemysł lotniczy. Tutaj będzie praca dla inżynierów, ale też dla pracowników po szkołach branżowych. W ostatnim czasie, a dokładniej rzecz biorąc, od grudnia zeszłego roku, cztery firmy ogłosiły wejście do rubiny motoryzacyjnej. Ja tylko przypomnę, żeby też i studenci czasami wiedzieli, jakie podmioty wchodzą, bo tam też można już zacząć pracę szukać. To są firmy, które produkują komponenty. I części motoryzacyjne: amerykańskie, niemieckie, duńskie, mhm. łącznie zatrudnią prawie tysiąc osób. Więc to są takie już jakby sygnały, że przełamujemy tą barierę komunikacyjną i zaczynają się na, nam interesować bardzo poważnie gracze. Mhm. Czy te przedsiębiorstwa weszły tutaj na teren Lublina dzięki strefie ekonomicznej? Jaka w ogóle była idea powstania strefy ekonomicznej w Lublinie? Znaczy na pewno weszły dzięki strefie, bo strefa dawała pewne korzyści, ale nie tylko dzięki strefie. Tak? Znaczy generalnie, jak mówimy o, o pozyskiwaniu inwestorów, to jeszcze zanim przejdziemy do strefy, to powiem, mhm. że jest to bardzo skomplikowany proces. Żeby pozyskać inwestora, trzeba spełnić około 40 kryteriów. I jednym z nich są chociażby korzyści finansowe, które daje strefa, jednym z nich są korzyści lokalizacyjne, które daje strefa. Jednym z tych kryteriów jest też kwestia działek inwestycyjnych, ale poza tymi trzema kryteriami, które daje strefa, jest jeszcze 30 kilka innych czynników, więc to jest jakby cały set różnych działań, które trzeba wykonać, żeby tych inwestorów mieć. Jeszcze lat temu, 10, myśmy spełniali 5 kryteriów, dzisiaj spełniamy praktycznie 30. Zostały nam jeszcze te kryteria infrastrukturalne. Więc jest progres i są inwestorzy. Natomiast ta strefa nam ewidentnie pomogła, bo to jest miejsce, gdzie były dobre działki w dobrej cenie dla inwestorów w dobrym miejscu przy obwodnicy i niedaleko lotniska świetnie z miastem skomunikowane, no i też z dobrymi zwolnieniami podatkowymi co też jest nie bez znaczenia. Ile obecnie jest firm w strefie ekonomicznej? firm, które są fizycznie w strefie, bądź za chwilę będą, jest prawie 70. Za chwilę będą, to znaczy, że albo realizują procesy inwestycyjne, albo będą je realizowały w tym czy w następnym roku. Albo budują zakłady, albo projektują, albo już się wprowadzają. Prawie 50 firm już działa. A Więc tak w one przybliżeniu produkują. Ile? Ile osób jest zatrudnionych? Ma pan taką. Tak, wiedzę? tak, tak. To jest około 4,5 tysiąca osób. Dzisiaj. No to, to, to sporo. I to jest, ten, to jest ta, ta, to są te sektory, te branże, które dadzą tą przyszłość rozwojową ehm, dla Lublina? Znaczy, na pewno takim sektorem jest szeroko rozumiany przemysł. Przy czym mhm. Lublin też ciekawą ścieżkę rozwoju przeszedł, bo no myśmy dotknęci, dotknięci zostali bardzo mocno kryzysem nie na początku transformacji. W latach 90, 90, 90, 92, tylko myśmy przeżywali taką opóźnioną transformację, kiedy nie wiem, upadł przemysł na przykład w Łodzi, czy w Obrzychu, czy w innych miastach. W Lublinie sytuacja była całkiem, całkiem niezła. U nas przemysł zaczął upadać pod koniec lat 90. DU, odlewnia, banki i tak dalej. Więc myśmy stracili wiele lat troszeczkę później. I teraz okazuje się, że też straciliśmy czas bo nie mieliśmy infrastruktury, miasto było lekko zapuszczone, jeśli mogę tak delikatnie to powiedzieć, mm. tak w latach 90., ale i traciliśmy inwestorów, którzy szli do zachodniej Polski czy do południowej. Ale ci inwestorzy tam bardzo często zatrudniali bardzo wielu pracowników przy prostych procesach, montownie, dużo pracowników. Myśmy ten etap jakby trochę przespali, czy, czy jakby takie, takie były prawidłowości mm -hmm. rozwojowe miasta. Dzisiaj okazuje się, że do nas przychodzą głównie firmy już nie takie, które chcą zatrudniać tysiące osób, tylko raczej inżynierów, osoby wykwalifikowane, czyli mówimy bardziej o przemyśle nowoczesnym, przemyśle 4.0, automatyzacji i tak dalej. myśmy tak trochę przespali ten okres, ale to gdzieś w konsekwencji będzie lepsze dla miasta, tak, bo My już będziemy Bejdziemy zrestrukturyzowani. Tak, będziemy najnowsze progresywnie, najnowsze. natomiast, natomiast mhm. część Polski będzie musiała się znowu zmierzyć z takim procesem restrukturyzacji. Tak, 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 prawda? Tak, przejść tak. przez ten okres taki dostosować. Też się zwolni niestety, co zresztą już się w niektórych regionach zaczęło. Mhm. Także tu jestem optymistą i, i ten przemysł inżynieryny jest przyszłością dla Lublina. Mhm. nie tylko. I no, miejmy nadzieję, że będzie to wszystko szło w jak najlepszym kierunku i młodzi ludzie jak najbardziej z tego skorzystają. A jeszcze chciałabym wrócić na chwilę do, do studentów w, i do ludzi młodych wchodzących na rynek pracy. Jakie inicjatywy w tym momencie są realizowane przez miasto Lublin? O to musiałbym co najmniej jest chyba z godzina tych inicjatywach Nie, opowiadać. wystarczy, że dwie, trzy, jak nam pan przybliży na zakończenie. E, mhm. Na pewno inicjatywy, które budują kulturę przedsiębiorczości. Myśmy bardzo mocno pracowali przez ostatnie lata ze studentami z różnych kierunków, z różnych uczelni, w tym również z UMCS-u. Mhm. Realizowaliśmy projekty dla studentów ekonomii, ale też dla studentów mhm. kierunków humanistycznych, tak po to, żeby ich trochę zaszczepić żyłko przedsiębiorczości. Mhm. I to gdzieś tam powoli przynosi ten, ten efekt. Tak? To mm. są procesy wieloletnie. To nie jest tak, że dzisiaj zrobimy szkolenia a jutro będziemy mieli korporację tak? utworzoną przez tego człowieka, który w tym szkoleniu uczestniczył. To są lata. Między innymi ten program jest po to, żeby pokazać, tak. że przedsiębiorczość nie jest taka straszna. Nie jest tak? straszna, I ale że, też że można... wymaga pewnej cierpliwości I, 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 i czasu. Więc myśmy bardzo mocno inwestowali w studentów. Takich studentów no, było przeszkolonych, myślę, że kilka tysięcy, czy jakby mm. scenęło się z tymi programami. Dzisiaj troszeczkęśmy zmienili optykę działań, dlatego, że jest bardzo wiele projektów do dostępnych dla studentów, dla osób chodzących na rynek pracy, czy z mop czy ze środków Unii Europejskiej. My dzisiaj staramy się zejść trochę niżej, mianowicie zacząć kształcić przedsiębiorczości dzieci, przedszkolaków, osoby z liceów, po to, żeby. I już wtedy budować w mm -hmm. nich te m, takie kompetencje pożądane. Zainteresowanie w ogóle Lublinem przedsiębiorczością, ryzykiem, mm -hmm. przemysłem, tak, usługami. I też obserwujemy, że to jest bardzo potrzebne. Bardzo, bardzo potrzebne. No, jak to się mówi, czym skorupka za młodu nasiona. Tak, mamy taką pracę od podstaw, prawda? Że Musimy to wykonać. Przedsiębiorczość to nie tylko jak gdyby pojęcie związane z przedsiębiorcami, ludzi, którzy już są na rynku i... Czy studentami, i tylko... Tylko od, no de facto od najmłodszych. Od dzieci. dzieci. Mhm. To jest podejście skandynawskie. I często specjaliści od rozwoju regionalnego, od gospodarki pytają się, jakie są czynniki sukcesu krajów skandynawskich. W Finlandii, która jest peryferyjna de facto, trochę tak jak Polska, tak na peryferiach Unii Europejskiej. Tam ten model kształcenia przedsiębiorczości jest w, komponowany od kształcenia już przedszkolaków. I to daje efekty takie, jakie daje. Mówiąc mhm. krótko, jak już mamy takiego absolwenta liceum, tak, to prawdopodobieństwo, że on wybierze ścieżkę przedsiębiorczą, jest pięć razy większe w Finlandii niż w Polsce. U nas wciąż jest jednak ta kultura myślenia o etacie etatowa, stałym, o tak. administracji, chociaż pewnie trochę już mniej, natomiast nie na swoim. W Stanach, w Finlandii, w Izraelu, właśnie to wykształcenie, tak, czy ten proces kształcenia. To no jest zupełnie inaczej ukierunkowane edukacyjnie. To tak jest w ogóle zupełnie inny system myślenia tak. i wchodzenia, także że jak wchodzę na rynek pracy, to najpierw myślę o swoim, natomiast u nas gdzieś ta kultura jeszcze funkcjonuje, jeszcze u kogo znajdę miejsce pracy, tak, tak. czyli nie ja jako tak. twórca miejsca pracy, tylko kto mi to da. Kto mi ją zaoferuje? Kto no mi i zaoferuje. Myślę, że my musimy niżej wejść w ten proces, bo tak jak widzieliśmy po kształceniu dla studentów, studenci już są kształtowani, i tutaj my już wiele nie zmienimy. Jeśli Ktoś rzeczywiście miał odkryć sobie w sobie tę żyłkę przedsiębiorczości, to on już odkrywa, czy odkrył. Natomiast proporcjonalnie czy procentowo nie ma tych osób zbyt wiele. Mam nadzieję, no wierzę głęboko, że za 10-15 lat, jak ruszą już te programy w pełni kształcenia przedszkolaków, uczniów podstawówek, to będziemy mieli 30-40% osób zainteresowanych mm -hmm. jednak tą ścieżką e, prowadzenia własnego biznesu. I myślę, że na tym możemy skończyć, że edukacja przedsiębiorczości jest podstawowym tak, elementem, żeby nasza gospodarka i nasze miasto się rozwijało. Tak, to prawda. E, i, I ta edukacja na każdym poziomie od najniższego. Pewnie się z panią doktor zgodzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.